Halo, witam wszystkich. A tutaj za chwilę zobaczycie sytuację, która wydarzyła się dzisiaj rano. Niestety jesteśmy już okrążeni, zamknięci z każdej strony. Natomiast jak widzicie, to nie znaczy, że się poddajemy. Dla mnie osobiście to jest bardzo ważne, że nawet jeżeli przegraliśmy strefę, to nadal próbujemy gdzieś tam się mobilizować, walczymy, że to nie jest tak, że tylko chowamy głowę w piasek i nic już więcej nie robimy. Także widzicie, tutaj rywal próbował wybudować fort blisko naszej bramy, żeby nas tutaj zamknąć, a my postanowiliśmy się zmobilizować, żeby te plany troszeczkę pokrzyżować. No jak widzicie, mamy pole, którym się teraz przesuwamy, ponieważ rally już idzie na ten fort. I tutaj będzie też ciekawa sytuacja. Zobaczcie, jeżeli jest taka krótka sytuacja, to musimy uważać na to, co się dzieje, ponieważ wszystkie nasze marsze się przesunęły i tutaj niestety niektóre marsze zostały i przeciwnik tak, oni się boją zaatakować te nasze główne siły, ale jak już zostały jakieś pojedyncze marsze, to oni oczywiście chętnie z tego skorzystają i je zaatakują. Gdyby oni się przesunęli do nas, to oczywiście nic by im się nie stało, natomiast tutaj my też nie możemy się już cofnąć teraz do nich, ponieważ to spowodowałoby, że te nasze rally byłoby niestety w niebezpieczeństwie. No także niestety tutaj musieliśmy oglądać to, jak oni ich niszczą, mając zdecydowaną przewagę. Markery były niestety, to znaczy były to dobrze, że były, że mają się przesunąć. Nie posłuchali tego. Ja tutaj nawet na moment zastanawiałem się, czy się tam nie wrócić do nich i nie pomóc. Natomiast później stwierdziłem, że lepiej nie, że nawet jeżeli oni zostaną tam pokonani, to nie będzie wielka krzywda, a ważniejsze jest to, żeby ten nasz główny cel został osiągnięty. I jak widzicie, oni tutaj uderzają w te marsze, natomiast nasze rally zostaje zupełnie zignorowane. Nikt tutaj nie podszedł, żeby ich wspomóc. My idziemy na fort. Tutaj mamy pełną kontrolę i zaraz zobaczycie, że to będzie naprawdę udana akcja. Także już w tym momencie, kiedy jesteśmy, wiem, że wygląda sprawa dosyć dobrze, bo myślałem, że oni tutaj podejdą pod nas, a w ogóle nie zdecydowali się na ten ruch. Także idziemy na fort, mamy pole, mamy dobre rally i wydaje mi się, że tutaj będzie dobrze. Ja zauważycie, ruszę jeszcze tutaj moimi marszami na tył. Tak sobie myślałem, że może będzie potrzebne, żeby dodatkowo okrążyć ten fort, zanim oni tutaj ruszą z polem, albo może ktoś będzie chciał dołączyć, więc chciałem temu przeciwdziałać i się ruszyć w tamtą stronę. O, właśnie teraz to robię. Natomiast po drodze zauważyłem, jakie numery robi to nasze rally na tym ich forcie i stwierdziłem, że no to nie ma sensu, żeby tutaj marnować te jednostki. Rally sobie świetnie poradziło i jak widzimy tutaj za chwilę ten fort po prostu zniknie z powierzchni ziemi. Jest to generalnie dobre, ponieważ tych fortów oni nie mogą sobie postawić każdej ilości, także tracą tutaj te surowce związane z sojuszem, tracą kredyty, więc tych fortów, tak jak mówię, nie mogą sobie postawić ile bądź. Zobaczycie, że następny fort, to znaczy może Wam pokażę, bo tutaj jeszcze nie zaczęli budować, natomiast oni później kolejny fort zaczęli budować sporo dalej, więc kiedy będziemy musieli się wydostać, to będzie dużo lepiej. Widzimy numery z rally całkiem nieźle, także wydaje mi się, że to była całkiem fajna akcja. Jeszcze później chwilę walczyliśmy w polu, natomiast to był nasz cel. Cel został osiągnięty i wracamy. Także widzimy, można też robić sobie takie krótkie akcje, zmobilizować się na pół godzinki, na godzinkę, zaatakować przyjaciela, spowodować tutaj jakieś uderzenie, trochę go nadszarpnąć, poirytować i można się spokojnie wrócić. To tyle. Dzięki, mam nadzieję, że się podobało. Cześć.